król Achazjasz. Pewnego dnia młody król Achazjasz spadł z balkonu swojego pałacu. Uderzył się mocno, uszkodził kręgosłup i miał kłopoty z poruszaniem się. Achazjasz wiedział, że Bogiem Izraela jest nie Baal ani nie Belzebub, ale Pan Panów. Jednak on, tak jak jego ojciec Achab, nie chciał słuchać Boga Izraela. Wolał kłaniać się obcym bogom. Także teraz, w tej strasznej chorobie, wysłał posłów do Boga Belzebuba, żeby zapytali, czy król wyzdrowieje. Jednakże anioł pański wysłał Eliasza na spotkanie posłańcom ze słowami: czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie pytać Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego nie wstaniesz już z łóżka, na którym leżysz, bo umrzesz. Posłańcy szybko wrócili do króla i wszystko mu przekazali. Rozgniewany król wysłał do Eliasza dowódcę i 50 żołnierzy z rozkazem aresztowania go. Prorok siedział na szczycie góry. Dowódca powiedział mu, żeby zszedł i niezwłocznie udał się do króla. Eliasz odrzekł: jeśli jestem Bożym człowiekiem, to niech spadnie z nieba ogień i spali ciebie oraz twoich 50 żołnierzy. I spadł ogień z nieba i spalił ich wszystkich. Wtedy Achazjasz posłał jeszcze jednego dowódcę z 50 żołnierzami, ale i oni zostali zniszczeni przez ogień. Zły król i tej kary nie przyjął od Boga, ale posłał następnych 50 żołnierzy. Ci zaczęli błagać Eliasza, żeby poszedł z nimi do króla, i nakazał anioł prorokowi, żeby poszedł. Achazjasz leżał w łóżku i myślał, że Eliasz już nie żyje. Ale oto prorok pojawił się w jego górnej komnacie i przekazał mu słowa od Boga, że nie wstanie już z tego łóżka, ponieważ umrze. Kiedy tylko skończył mówić, od razu opuścił dom króla. Wkrótce potem król Achazjasz umarł, a naród stał przed dylematem: kto teraz będzie królem Izraela i jakiego Boga wybierze sobie nowy król? Na podstawie drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 1 oraz przypowieść Salomona, rozdział 19. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.